Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji, począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki, nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki, czyli przeciwciała, są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, dosyć odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji. Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości na cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia. Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciało w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w dwa dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie tam 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.